Dzisiaj bawimy się z naszą 5 czy 6, którą musimy trochę ogarnąć. Mamy chwilę czasu, bo trochę popadało i za bardzo nie idzie pryskać, także wykorzystujemy to właśnie na zabawę z naszą ładowarą. Ładowarka, która jest z nami od 2009 roku, czyli od nowości. Wymieniamy w niej oświetlenie na LEDy. Tak wam wspominałem, wymieniliśmy już na 724, gdzie efekt jest bardzo, bardzo pozytywny. Jeśli chodzi o wieczorne klimaty, naprawdę tego światła jest bardzo dużo. I teraz też chcemy wymienić je w JCB, ponieważ dużo pracujemy nimi. No i w godzinach wieczornych również, tak samo mamy teraz okres przedżniwny. Przyjdą żniwa, ładowarki będą dużo pracować wieczorami, także zależało nam na tym, aby do tych żniw to oświetlenie już było. Ale tutaj ogarnialiśmy też całą Jake'ę, ponieważ ona, ta akurat 5 czy 6, dużo pracuje przy oborniku i w ekstremalnych pracach. No i już, tak jak mówię, mamy ją od 2009 roku, także trochę już tu było. Wymieniliśmy błotniki dzisiaj, 3 z 4, ponieważ 3 już były w stanie krytycznym, można powiedzieć. Parę uchwytów, kloszy, żarówek, czyli takie tematy, które po prostu się zużywają w czasie pracy. No i jak już się z nią bawimy, no to już się wzięliśmy za to, aby ogarnąć kilka tych tematów, aby wróciła właśnie do takiego stanu faktycznego. Tak jak widzicie, walczy tutaj z Kacprem. Kacper montuje już LEDy na wysięgniku. Ładowara dostanie 6 lamp, 4 na kabinie, przód, tył, no i oczywiście 2 na wysięgniku. Myślałem, aby 4 zrobić na wysięgniku, ale wydaje mi się, że nie będzie potrzeby. Odpaliliśmy na krótko i świecą bardzo mocno, to są 50-tki rozproszone. Efekt na pewno będziecie widzieć na filmach, ponieważ nagrywam urywki po to, aby widzieć porównanie żarówek z LEDami. Mamy tutaj karton z AgraLEDu, 12 lamp do 5,6 i 5,4,1. Jak widzicie, 50 W. Lampy ładnie zapakowane, dosyć ciężkie, z mocowaniem albo na środek, albo na bok. My mocujemy na bok z tego względu, że oryginalnie tak JCB ma założone z mocowaniem bocznym, także akurat jest taka opcja w tej lampie, założyć to na środek i na bok. Mamy tutaj cały zestaw w woreczku i będziemy się bawić właśnie w montaż. Podsumowując, kończymy 5 czy 6, porównujemy ją z 5,4,1 na żarówkach i pokażę wam to ładnie w filmie, jak to wyjdzie.
co zagrałem. DreamWorks, posłuchajcie, Titus. Już kończę szykować lawety do słomy, bo już po niedzieli zaczniemy wozić. Musiałem poprawić gdzie niegdzie lampki, bo oczywiście wiadomo, że czasami się gdzieś urwie, rozwali, zniszczy, no i ktoś to musi zrobić. A ta laweta, no to jest laweta, której nie mieliśmy, ją kupiliśmy zimą, no i też musiałem ją oczywiście zrobić tak jak tą poprzednią, czyli okleić, podokładać lampki gdzie trzeba. Taśmy robią fajną robotę na polu, bo jak gdzieś się szuka lawety, to taśmy złapią trochę światła i od razu bardzo fajnie się świeci, także szukanie lawety z taśmami dużo pomaga w nocy oczywiście. A że my w nocy trochę jeździmy, no to się oczywiście przydaje. Tak samo jeśli chodzi o pracę wieczorną, to lampy. Mamy już kolejne maszyny, które przełożyłem w LEDy. O tych LEDach jest też dużo, bo to jest takie moje hobby. Lubię dobrze oświetlone maszyny i przez to też tych filmów jest więcej niż normalnych. I to są kolejne maszyny, które poszły w LEDy, bo jest 6-4 jest w LEDach, Fendt jest w LEDach. Teraz poszły te dwie J-ki. I teraz kolejną maszynę, którą będę robił w LEDy, to będzie 7930 John Deere. Nie, tam jest też bardzo dużo lamp. W sumie on tam stoi, możemy do niego podejść. Bo tam jest też bardzo dużo lamp. I też chcę założyć wszystkie LEDówy. Bo na tych żarówach widać, ale jeśli założymy tyle lamp LEDowych, ile jest żarówkowych, to wydaje mi się, że będzie dzień do nocy ogólnie i zupełnie inaczej będzie się pracować. On jednak ma tych roboczych lamp bardzo dużo. I to jest kolejna maszyna, która pójdzie w LEDówki, ale jak będę robił, to też nagram porównanie, bo to dla siebie też mam przynajmniej jakieś porównanie, jak to wygląda przed i po. Na J-kach nagrałem to i wam wrzucę. I ten też by mi się marzył, aby dostał LEDówki. Ten, który był na Bednarach. 20. Czy w tym roku będzie, nie wiem, jeszcze zobaczymy. No ale tak jak wam wspomniałem, teraz kolejna maszyna to będzie 30 na LEDach. 3 pronarki. W sumie to już mamy bardzo długo, tą pierwszą. Nawet ciężko mi określić ile lat, ale
kurde, z 15 grubo, chyba nawet niż 15 lat będzie ta laweta. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Mam filmiki zgrane od 2006 roku. To wtedy mogę zobaczyć, w którym roku ta laweta mniej więcej dojechała. Oczywiście ona jeszcze woziła kostki małe. Okładliśmy te małe kostki, woziliśmy do góry na chleb na starym gospodarstwie. Później kupiliśmy tą pronarkę. Ta też jest prona, tylko to jest wersja M, czyli ma trochę grubszą blachę i zaokrąglone te ranty po boku. I w sumie tu chyba żadnej więcej różnicy nie ma. Opony ma 500. No i w sumie tam co kupiliśmy jest taka sama, też jest MK na 500 i też ma grubszą blachę i te ranty. No i musiałem podokładać ładnie wszystko, aby ładnie wyglądało. I praktycznie już skończyłem, aby obejdę, posprzątam i po niedzieli już startujemy ze zbiorem. Ze zbiorem somy. W sumie nawet nie wiem, kiedy ten film wrzucę, bo muszę to montować po nocach, bo nie mam nikogo do montowania i zobaczymy, jak będzie z czasem. Ci, co śledzą na Insta, to wiedzą, że żniwa robimy o każdej godzinie dobowej, także pokażę wam również w tym roku, jak to będzie wyglądać na tych LEDach, ale już wiem, że będzie na pewno dużo, dużo lepiej. No i będzie się dużo komfortowo, bardziej komfortowo pracowało. No i na dzisiaj to tyle. Jesteśmy przed praktycznie mniejszymi żniwami, bo zbieramy teraz, będziemy zbierać słomę jęczmienną. No a grube żniwa to myślę, że gdzieś tak za dobre 2 tygodnie. Wszystko zależy od pogody, no ale teraz już pali dosyć mocno. Tego deszczu nie widać, jedynie burze. Ale nie wygląda to źle, nie wygląda to źle. Zobaczymy, co będzie dalej. Oby później jeszcze troszkę przepadywało, to nie będzie tak tragedii. No ale tak jak mówię, każdy ma jakieś swoje hobby. Moim jest oświetlenie, dlatego tych wszystkich urządzeń lampek mam dużo. Ale też tak jak ja mówię, że lepiej, aby tych lampek było więcej, niż dolatuje się do maszyny, a tam świecą jakieś dwie słabe świeczki, gdzie naprawdę widoczność jest bardzo ograniczona. A tutaj dojeżdżając już z daleka widać, bo po pierwsze od blasków się odbija, a po drugie tych lampek jest dosyć dużo. Dlatego też tutaj można powiedzieć, że jest to bezpieczniejsze, a to, że oko cieszy moje, no to jest swoją drogą. No i na dzisiaj to tyle. Pozdro, udanej pogody i oczywiście bezpiecznych żniw.